wyżej, to wyżej trochę. Ja to a co tu pisze? Co tu pisze? Zdanie się jego, no słuchajcie. Ja będę musi być na przepraszam, ale ja przejdę na przód, a pan bez mnie się czepia. Bez przerwy pan się ojęcie. Co pan mnie zrobi? Ja na scenę wyjdę teraz. Bez przerwy się mnie czepia, drąga. A z czego ja będę jaki? Ja nie wiem, czy mam sypać ten śnieg, czy nie. Mam sypać ten śnieg, czy nie. Witam nasze kochane dzieci, witam serdecznie wszystkich telewidzów. Dobry wieczór. Buonasera, seniorina, buonasera, pardon. Jestem na początku winien państwu chyba małe wyjaśnienie. Otóż tę niezwykłość scenerii, kostiumu i języka zawdzięczamy bajce dla dzieci, którą przygotowaliśmy na święta. Święta jednak było tego tyle, mówię oczywiście o bajkach, że zaczęto nas spychać z dnia na dzień, aż w końcu wylądowaliśmy w tę noc sylwestrową. A ponieważ nie chcemy się ładować tym całym dziecięcym bagażem w nowy 1974 rok, więc postanowiliśmy to wszystko upchać w dzisiejszy sylwestrowy wieczór. Także nie jestem tak na 100% przekonany, co gramy i dla kogo. W każdym razie zwracamy się do naszych najmłodszych, ponieważ i dorośli wszystko zrozumieją wtedy, i milusińscy się nie obrażą. A więc, milusińscy, zapraszamy was do zabawy na kieliszeczek i tańce. Będzie to czarowna noc. Noc cudów, jak mawiał poeta. Odstaw ten kieliszek, dziecino, bo uschniesz jutro z kaca. Do pani mówię, tak. A więc zapraszamy na zabawę, ponieważ w tym nowym roku, 74, wszystko będzie fajnie i doskonale. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. W 74 roku ma być dobrze i bez gadania. No więc, kochane dzieci, będziemy się bawić w tę noc sylwestrową do upadłego. To znaczy, wy będziecie się bawić, a my będziemy pracować do upadłego. Albowiem, jak już to chyba kiedyś pięknie państwu powiedziałem, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Szekspir! Szekspir! Szekspir? Co Szekspir? Hamlet! No, jaki Hamlet? To co panu chodzi? No, o, nie, niech ryczy z bólu ranny łoś. Niech no pan chuchnie. A gdzie pan dostał miętówki? A, to pan kierowca, wie pan, ma w samochodzie większą ilość. W razie milicja to i w porządku. No powiada, przecież dzieci słuchają, proszę pana. Aha. Telewizja powinna uczyć i wychowywać. Tak. Zresztą lepiej zagryzać pietruszką. A, pietruszką, ale nacią czy korzonkiem? Nacią. Proszę państwa, wracając do naszej sylwestrowej zabawy, chciałem państwu przedstawić... Chciałem panu donieść, że ten nasz sylwester to nie będzie udany, panie Andrzeju, bo... No, no, a żebym tak zdrów był. Nie. No, jak... Panie Janku! Panie Janku! Proszę państwa, ja to właściwie nie umiem mówić, ale za to pokażę państwu sztuczkę. Thank you.
Janku, pan sobie musi przypomnieć, gdzie pan to schował do końca programu, bo inaczej pan wie, co będzie. Ja wiem, niestety. No! Panie Zdzisiu, co pan wyprawia? Panie Andrzeju, mam kota! A więc prosimy państwa o uwagę, a artystów na scenę. Chłopcy, dziewczęta, prosimy. Dwójkasy. Siostry, sisters. Siostry, sisters. Zespół Moja Faja. Słynne duety. Janko Buszewski w balladzie. Nie, nie w balladzie. Jaś i Małgosia. Superstar. Korpus de Ballet. Oraz Prolog. Zbliża się już moment gromkich słów i komend, by powitać nowy rok. Znów nowy rok i balów tłok. Tak miły. Ej, śnieżyk się śnieży i jak ciasto wierzy, sam napięcia rośnie w nas. Sprawdzamy czas, by nucić wraz nowe życie, troski bycie będą. Każdy dzień w szampar zmieni nowe cele, których nie leceń. Nie bądź leń, co ty pleń. Żyć w tym roku będzie żeń, zejść z obłoków tylko w cień. Rok nie wyrok, mil wsady rok. Nowy rok, bij się smok, wybij 10 mok. Nowe życie, troski w bicie będą. Każdy dzień w szampan zmień. Nowe cele, których wiele pleń. Jedynie wnet sylwestra światła zgasną, szybko minie bal. A po balu trzeba wynieść na talinę sal. Na konfeti nam niestety diety żal. Panie Janecku, jeszcze godzinka i koniec, mianowicie przedstawienia. Wyciągnie pan poprzeczki. A co pan tak się do tłumu mówi? Nie. A co tak idzie? Stało się co? Ja nic nie mówię, tylko wie pan, on... Niemożliwe! Nie, no. Aha. Co to za szaki? Faktycznie, proszę pana, no ja nie mam głowy do pamięci. Gdzieś schowałem mnie i nie wiem gdzie. To radę sobie mianowicie przypomnieć, bo zagatuję. Przepraszam, co się... Nic. No i czego się śmieje, kretyn. Proszę państwa, starsze dzieci pamiętają zapewne sławną Mickey Mouse z nie mniej sławnego pisma dziecięcego Playboy. I oto mamy w naszym studiu uroczego króliczka. Nie, myszkę. Tak jest, króliczka, czyli myszkę Mickey. Nie, Betty Boop. Tak jest, Betty Boop, czyli myszka Mickey, czyli myśli króliczka, czyli królewna Śnieżka, czyli czerwonego kapturka. Co nam zaśpiewa? Kto? Betty Boop! Słyszał pan? Pan Janek nie może sobie przypomnieć, gdzie schował koci, wódę. Koci, łapci, pojedziemy. Niech się pan nie wygłupie, bo jak sobie nie przypomnie, panie to cała zabawa. Show pan. Przepraszam najmocniej. Panie Andrzejku, ja mam puentę do piosenki pani Krysi. Jak pani Krysia skończy, to ja ją mogę dośpiewać. To może być też z baletem, wspaniale, albo zupełnie na odwrót. Ja pierwszy tę puentę zaśpiewam, a później pani Krysia. To mnie jest zupełnie obojętne, co? Dobra. Usiądziemy naprzeciwko siebie i zetkniemy się stopami z całej siły i będziemy się kochali z całej siły, jak kochamy naszą starą matkę ziemię. Usiądziemy sobie naprzeciwko siebie i zetkniemy się stopami z całej siły i będziemy się kochali z całej siły, jak kochamy naszą starą matkę ziemię. Aha. Ja skończyłem. Może pani Krysia mnie jest obojętne.
Panie Andrzejku, w garderobie mówią, że pan Janek... A teraz nasza słynna Mickey Mouse w piosence o pewnym żalu, ale miłym, uroczym żalu, jak wszystkie żale w tę czarowną noc. Prosimy, koci, koci, łapci... Wszędy ptaszków słodki świergot pachnie, błono na kwiecie, a mojego najmilszego nie ma już na świecie. Rzeki prąd go porwał szybki, już go znają tylko rybki, już go tylko woda głaszcze, śmierć zamknęła swoją paszczę. Umarł ci on, umarł, zabity okrutnie. A ja nieszczęśliwa, a ja nieszczęśliwa, a ja nieszczęśliwa, o nim śpiewam smutnie. Gdyby tego dożył i gdyby to zoczył, to zaraz by ożył, do góry podskoczył. Cieszyłby się, że jest nieodżałowany, ucałowałby mnie, poszlibyśmy w tany. Hopla, hopla, pla, pla, pla. Niech mi zaraz zrobią trumnę z ciosanego drewna, bo ja umrę, jestem tego pewna. Skoro on cię nie uchował, nikt nie będzie mnie całował, ani stary, ani młody. Niech mnie wrzucą też do wody, niech mnie wrzucą też do wody. Hopla, hopla, pla, 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 pla. Panie, gdzie ja to wsadziłem? Ja nie wiem, gdzie pan mógł to wsadzić. Może tutaj, w tym lisku, co? Nie. Niech pan zobaczy dobrze tutaj. Nie ma. Ja już wszystko wypróbowałem. Tak, a co pan robi na takiego ptaka? Wie pan, co tu jest? W środku jest? A to niestety to ty... I trzęsie człowiek. Klin. Tylko no nie, klin. No nie, to ja nie mogę. No ale to jest konieczność. Musi się pani przełamać, bo pani o tak dozatkać i po ptaku. Nie, panie Wodku, nic z tego. Pan wie, co pan Janek zrobił? Nic. On wsiedział, tego gdzie on będzie w pół. Nie możliwe. No jak to? No szukał akudra tam. Pan Wojtek, pan Wojtek na scenę, prędko. Prędko, ja nie wiem, dać nie chcę z psami teraz. Dać jedno i drugie. Jest, a jedno. Proszę bardzo, balet na scenę. Girlaski na scenę, już. No chodź malutki, chodź. Państwo ci nic nie zrobią, no chodź. Chodź, proszę. Daj pan spokój, zły jestem jak cholera. Wie pan, co się stało? Zapytam się zaraz czarnego luda, czy się boi dzieci. Zaraz, nie, odwrotnie, jak to tam było? Panie wszystko wójcie. Jedno, gdzie jest balet? Dziewczyneczki, prosimy na scenę, prosimy w kółeczko. Na Wojtusia z popielnika i iskiereczka wróga. Dajcie, dajcie spokój z tymi dziećmi, co wy, 12 w nocy. Proszę państwa, chciałem... To gdzie pan? Teraz nie ma pan... Gdzie ty wchodzisz, jak ja na scenę idę? Proszę, proszę panienki. Proszę, proszę, proszę. Oto portret mojej pierwszej żony Melanii. Ty byłaś prawdziwym natchnieniem mojego serca. Noszę cię w mojej piersi zawsze. Nie zapomnę o tobie nigdy. Połączyła nas karuzela i ten cichy wieczór nad Wisłą. Rozłączyła mineralogia i termodynamika. Poszło o to, kto ma nosić węgiel do piecyka. Ten piecyk, który w lecie w ramach estetyki umajaliśmy kwiatami. Ojej. Umajaliśmy kwiatami. Tu aktor powinien w roli płakać, ale kaszle, bo zimno. A ty, Hermenegildo,
Wniosłaś w moje życie nie tylko czeski adapter Suprafon, który zresztą potem się popsuł w związku z mściwym wsypaniem gorącej kaszy gryczanej do aparatury w ów fatalny piątek, ale również miłość do kolorowych firanek. Ojej! Wiesz, firanek, potworna składnia, że takie rzeczy puszczają, to już było. I dziś ile... Aha! I dziś ile razy widzę kolorowe firanki, ile... Co to jest? Kurator znowu powinien płakać, ale kaszle jak... I szczęka zębami. Biedna Michalina, autorka 44 niewydanych powieści. Wszystkie pieniądze szły na atrament, a mimo to kochałem cię. A to li odeszłaś w zaświaty. Co to jest? No i odeszłaś za światy. Wiedzenie zaciera ręce z zimna i zagrzewa się po drożkarsku, bijąc się po plecach ramionami. Nawet śniłaś mi się wczoraj. Nie, ja dalej grać nie mogę, mnie jest zimno. Panie Wojteczku! Słucham. Panie Wojteczku, pan już skończył? Już. To niech mi pan pożyczy balet, to ja pana wpuentuję. Nic z tego, dziewczynki są moje. No, oczywiście, panie Wojteczku. Tylko rozumie pan, chodzi o całość, bo bez baletu to ja jestem nagi. I to ja samą puentą nagi wyjdę, a w kupie to jest zawsze raźnie, rozumie pan? Tak jest. Nic. Dobra, mi jest wszystko jedno. To weź pan pół baletu. Nie, jedna mi jest potrzebna. Dobrze, dziewczynki, za kulisy jedna zostaje. Żebym jak połyżę koteczka kolebie, a jak gałąź pęknie, wtedy będzie pięknie, zwali się kołyska. O cholera, koteczek mi wszystko. Koteczek i wszystko. Przed końcem programu wszystkie piecki rozdajemy dzieciom. Ja mam wszystko zapisane, plus baloniki, wszystko posypiamy śniegiem. Co my dalej mamy? Ale aha, super stara teraz, super stara. O tak, o pani Janko, właśnie. Pani Janko, niech pan puści za mnie taśmę do super stara, a ja tymczasem idę posypać śniegiem. Wszystko nastawione, tylko tu naciśnij się. Ja się denerwuję, no dzieci. Uwaga. Proszę Państwa, i oto niespodziewana atrakcja w postaci znakomitego artysty, którego nasza polska publiczność niestety nie miała szczęścia ostatnio na szczęście widzieć z powodu choroby i wyjazdu za granicę. Panie Bogdanie, jak tam było? No wie pan, różnie, prawda? Ale najlepiej w domu. Właśnie z tej okazji chciałbym złożyć naszym miłej dzieciarni najlepsze życzenia noworoczne, sukcesów w życiu osobistym i w pracy też. Długo pan podróżował. Tak. Co pan przywiózł naszej kochanej publiczności? No więc tak, trzy pary śpiochów dla syna. Nie ma pan pojęcia, ile takie dziecko zużywa ubrania. Tak. Dla żony buty, a sobie korkocią. Panie Bogdanie, ale co pan głównie porabiał za granicą? Ja? Nic. No niech pan sobie przypomni, no. Piosenka, super. Sam. A, wiem, oczywiście. No więc występowałem na scenie w Nowym Jorku, nie tylko. Na mnóstwo scenach występowałem w słynnym musicalu Superstar, który bardzo nadaje się właśnie na Sylwestra i nie tylko, on się w ogóle nadaje. I jaką na przykład rolę grał pan w tym musicalu? Ja normalnie, Heroda, który bardzo nadaje się dla dzieci. Ja nie wiem, nic nie słyszę, czy sypać, czy nie sypać, co mam robić, panie Janku? Ale syp pan, kochany, dobra, ja puszczam taśmę już. No, uwaga! A więc przed naszą dzieciarnią wspaniały Herod. Oczywiście, z baletniczkami. No więc, uwaga, panie dziecku, puszczam, już.
bo z dziewczynami nigdy nie wie. Oj, nie wie się, czy to jest, Janusz, czy to jest, to to jest nie to! Panie Janku, panie Janku, panie Janku, to nie to! Ale to nie to, panie Janku! Kochany, przecież to nie to! Przestań pan, to już bardzo dobrze! Może jest już źle, czy najważniejszy jest... To ja sama to przyznam, proszę pana! Czy znaczysz już od kogoś mniej? Dobry wieczór. Wypluty przez gniewne morze upadłem na obcy ląd. Jak trzepocąca się ryba i odtąd stałem się mną. Dobra jest, panie Bogdanku, ja skończyłem, teraz pan może mieć wszystko jedno. Nareszcie ja. Czekają wielbiciele entuzjastów tłum. Powiedz, że nam skąd ten wziął się wokół ciebie szum. Jesteś wielkim gwiazdorem, jeśli tak, daj nam wreszcie małą próbkę, jeden mały znak. Jeśli ty jesteś pan, sławny pan, wielki pan, daj no tu każdemu chleb, masz do tego niezły łeb. Czy coś ci tu nie gra, nie idzie ci coś? Rusz się, bo wpadnę w złość. Więc to był żart, tyś nie król, wielki pan, sławny pan. Dalej zdobądź się na gest, co tobie, panie, jest? Daj mi choć znak, jeden znak, mały znak. Daj mi choć jeden znak, daj mi choć jeden znak. Daj mi choć jeden znak, o tak! Panie Janeczku, panie Janeczku, powolutku i spokojnie, niech pan się nie denerwuje. Kochany, panie Janeczku, gdzie? W beczce? Nie. Nie. Może nie. W łazience? Nie. A może pod stołem? Już pan szef. No to gdzie, mianowicie gdzie? Niech pan na mnie nie krzyczy! Ja sam się, proszę pana, denerwuję. Kto? Szukam, gdzie ja to wepchnąłem. Kto? Kto, mianowicie kto kazał panu schować szampana? A pan Andrzej, proszę pana, powiedział mi tak. Panie Janeczku, niech pan pochowa te butelki, by się ta banda nie spiła przed 12, proszę pana. Przepraszam bardzo, abym się chyba nigdy tak o kolegach nie wyraził. Wyraził, nie wyraził, o tym porozmawiamy później. Teraz trzeba zażegnać mianowicie nieszczęście. Tak. A pan na scenę. Na scenę. Proszę państwa, przede wszystkim chciałbym życzyć wszystkim Dosiego roku i mianowicie w życiu osobistym. A czego życzyłby pan naszym Milusińskim w nadchodzącym roku? Naszym Milusińskim? No przede wszystkim Dosiego, prawda, roku i lepszej mianowicie wydajności w życiu osobistym. A tak szczegółowo? No żeby ogólnie było przyjemnie, mianowicie wesoło. I w związku z tym... Co w związku z tym? A w związku z tym zaśpiewam dla państwa szlagiera. Prosimy. A panie kolego, my jeszcze pogadamy, jak skończę. Aż panie Marianie, przecież nie ma o czym mówić. Idzie sobie żandarm urzędowo sroki. Ja się go nie boję, 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 bo mi nic nie zrobi. Marsz mówi surowo, oczy we mnie wpiera, a ja sobie świstam jednego szlagiera. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta. Choćby nie wiem jakie podejrzenia żywił, nie ma do mnie prawa, bo ja jestem cywil. Nie ma do mnie prawa, bo ja jestem cywil.
cywil ci, a cywil. Piękna to pozycja. Dla mnie nie jest żandarm, dla mnie jest milicja. Nie będę się bronił, nie będę się dziwił, lecz zanudzę czule. Cywil ci, a cywil. Niech mnie ona spyta o tego przeboja. Chętnie jej odpowiem, bo to władza moja. Nawet się uśmiechnę, nawet się łomistrzę, z całą galanterią powiem na co gwiżdżę. Do komisariatu pójdę z entuzjazmem, bo to moje miejsce i wiem po co wlazłem. Bo to moje miejsce i wiem po co wlazłem. Bo to moje miejsce i wiem po co mianowicie wlazłem. Panie Andrzeju, rozdawać pieski publiczności? Nie, dopiero przed samym finałem. Aha, ale strasznie te psy ciężkie, dzieciaki nie dadzą sobie rady. To już nie nasza głowa, rozdać i dodać każdemu balonik. Dobrze. Co my teraz mamy? Moja faja, moja faja. Proszę państwa, opowiem wam teraz bajkę, jak kot palił fajkę. Palił, aż wypalił. O, mam! Przypomniałem co? Sobie! No, panie Andrzeju! Panie Andrzeju, proszę państwa! Panianek sobie przypomniał! Przypomniałem sobie, więc tak. Tu wsadzałem, coś schowałem, tylko nie pamiętam co, chyba w balonie. Niemożliwe, butelka w balon nie wejdzie. Ale no nie wiem, wiem, że w coś wsadzałem to. Wsadzałem, schowałem. Żebyście zobaczyć, mianowicie w balona. O! Dwa słowa. Moja faja. No i nie ma, proszę pana. W żadnym balonie. To jest niemożliwe zjawisko przyrodnicze. W balon nic się nie zmieści. No, oczywista, chociaż. Nie, mowy nie ma. Żeby wyprodukować balon, trzeba go najpierw napompować, potem włożyć butelkę, to jasne. A właśnie, że nie odwrotnie. Jest najpierw butelka, a dookoła tego trzeba nadmuchać balon. No, patrz pan, gdzie ta kurwa to schował? No, czego? Kutia. Trzy słowa! Moja faja! Kiedy śnieżyk z nieba, bul, ulepimy setkę białych kul, bul. I będziemy biegać pośród bul. Zapomnimy zeszłość, bul. I będziemy biegać pośród bul. Zapomnimy zeszłość, bul. Rzuć we mnie bombką, moja gołąbko. Rzuć bombką, gołąbko, rzuć. Rzuć śnieżyną, moja ptaszyno. Rzuć we mnie kulą, moja przytulą. Rzuć kulą, przytulo, rzuć. Kiedy imperializm szerzy się, wróg na wroga szczerzy się. Gdy cyniczne zyski wchodzą w grę, to na jedno miejcie bracia wzgląd, że nadeszła właśnie pora świąt, że nadeszła właśnie pora świąt. Nie rzucaj bombką, moja gołąbko. Nie. Nie rzucaj kulą, moja przytulą. Nie. Rzucaj śnieżyną, ptaszyną. Ptaszyną, śnieżyną. Nie ma, zegar jest tylko. Nie ma, pan szuka, jest w koszu, o!
No ale niech się pan spokojnie, panie Janku, bez nerw. Niech pan taki... przypomnie sobie bez nerw. Panie, no ja szukam cały czas. No zaraz. Może... O, a może pod tym, nie? Co pan robi? Co? Co pan robi? Szukam, wie pan, figury, gestu, tajemniczego gestu. Znajdzie go pan i nie ma pana. Znika pan. Znikam? Pokaż pan go, ja bym z przyjemnością stąd zniknął, proszę pana. Dobra, ja sam szukam, to nie jest takie proste. Zniknąłem? Nie. Czuję, że nie. No. Trzeba szukać, trzeba cały czas szukać. A teraz? Nie. Jestem. Jest pan. Młochy za młodu byłem rozpustny, grałem, hulałem, ściskałem dziewczęta. Taki za młodu był święty Augustyn, taki za młodu był święty Augustyn. Święty Augustyn nastał potem świętym, więc jeśli ze mną zdarzy się to samo, nie zemdlę. Mamo? Yes. Panie Rzeszyńku, kochany, tak. Kochany, tak. Teraz rozumie pan, ja idę na scenę, bo ja nic nie pamiętam, sam się zapowiem, to wiem. Ale co dalej mam śpiewać, to ja nie pamiętam. Może pan weźmie te karteczki i porzuci mi paru miejsc. Ale co, posypać pana śniegiem, nie, tak? Proszę pana, ja teraz wyjeżdżam, rozumie pan, jako babcia zima. Rozumie pan, na scenę wyjeżdżam, tylko ja nie wiem, co ja mam mówić. Panie, pan nie wie, gdzie ja schowałem ten szampan? Nie wiem, mogę panie sobie przypomnieć, proszę pana. Ja też szukam. Nie mogę sobie tego... Proszę państwa, jak państwo chyba zauważyli, nasza rewia, nasz show wykracza poza ramy przeciętności. Coraz częściej odwołujemy się, wzorujemy na uznanych gwiazdach światowego ekranu, złotego i srebrnego. I odwrotnie, coraz częściej światowe gwiazdy owych ekranów goszczą z przyjemnością w naszej rewii. A dziś, proszę państwa, przed nami artysta, którego nie powstydziłaby się żadna rewia, żaden show na świecie. Jan Kobuszewski w balladzie. Ja się sam zapowiem. Sam. Mnie faktorów jest nie potrzeba. To muszę sobie jeszcze tekści powtórzyć. Co ja tu donoszę, panie naczelniku, w kończosie albo w naleśniku, jak się mówi. No. Tak. Parol, proszę. Ech, życie. Donoszę, panie naczelniku, że w naszym mieście jest 5 wodów. O generałach armii carskiej i że się to zaczęło znów. Na stole stary stał samowar, zakąski różne zjesz co chcesz. I nagle rzekł poniższe słowa do grzesznej wodowy student Bresz. Pani Rosjanką jest Tatiano i znał tą stoja pani mąż. Niech pani powie skąd co rano taki się smutny budzę wciąż. I Wisłę mam i inne rzeki, własną sól i własny len. A ja bym chciał gdzieś w kraj daleki, co samą nazwą wprawia w sen. O monologach romantyków donoszę, panie naczelniku. Więc zwracam się z apelem do wszystkich obecnych na sali dzieci i z takim pytaniem, gdzie ja schowałem te butelki z szampanem? Odpowiedzi proszę kierować bezpośrednio do mnie, adres Gallux Show, powtarzam, Gallux Show, mój pseudonim zrozpaczony chomik. A teraz śpiewam dalej. O starych świniach w mym kraiku donoszę, panie naczelniku.
Panie Cisiu! No, już zaraz kończymy, teraz tylko finał, zamykamy drzwi i zabawa do białego rana należy się nam. Tak, ja zwracam uwagę, że tu jest pobojowisko i nie ma ani kropli alkoholu! To jest skandal mianowicie! Tak, jeszcze nie witałem nowego, mianowicie roku. Ja po raz ostatni przebywał ostatni dzień w takim nieudanym zespole, to jest bezczelne. Jak to nie ma alkoholu? Nie ma pani alkoholu. Nie ma pani alkoholu. Nie ma pani alkoholu. Ja teraz tylko się zgodzę. Sam sobie szukaj jeden. Myślisz, że ja co tu siedzę i co robię? Szukam cały czas. Idź pan, kretyn. Panie Wojteczku, daj pan ten gest, ja zniknę stąd i będzie po fakcie. Sam szukam, ale to nie jest takie proste. Panie, ja nie mam głowy do pamięci. Nie ma. Każdy ma swą małpę w życiu, która go małpuje. Naśladując wzór w ukryciu, każdy ma swą małpę w życiu. Lecz cóż po krzywym odbiciu, co kształt wzoru psu. Każdy ma swą małpę w życiu, która go małpuje. Jakie pszczoły, taki miód i na to nie ma rady. Nie pomoże żaden cud, jakie pszczoły, taki miód. Trzeba się rozejrzeć w przód, gdzie trutnie wśród gromady. Jakie pszczoły, taki miód i na to nie ma rady. I na to nie ma rady. I na to nie ma. Proszę pana, nie mam głowy. Mówiłem panu. Dzisiaj występowałem dwa razy, proszę pana, na scenie i śpiewałem to samo, no. Daj pan ten gest. Zniknę stąd i będzie po fakcie. Ja szukam, ja sam szukam, to nie jest takie proste. Szukaj pan. Panie Andrzeju, panie Andrzeju, teraz rozdajemy pieski dzieciom. Teraz niech idą do domu. Panie Janku, te pieski strasznie ciężkie, niech mnie pan pomoże. Panie Janku. Bardzo dobrze, dzieci dostały pieski, a ja bym chciał słowo do moich starych kumpli. Jazz, gdzie są moi dawni, zacni kumple? Pytał pewien stary, smutny człowiek. Więc podszedłem i szepnąłem mu do ucha. Twoi dawni, zacni kumple twoi poszli sobie. Tak, wszystko w porządku. Pieski porozdawane, dzieci uradowane i do domu sobie poszły, to co, puszczam taśmę i zabawa. Ale kocha, finał! Ale dla kogo finał, proszę pana, na widowni już jest pusto, dzieci już dawno poszły do domu. To co, odbijamy szampana i... Jakiego szampana? Gdzie ten szampan? Jakiego szampana? Ja ostatni raz nie mógł powiedzieć taką odpowiedzialną funkcję. Społeczne pieniądze sprzed... Przepraszam, czy tu jest Gallux Show? Tak. Dobry wieczór. Kto tu jest odpowiedzialny? No. Odpowiedzialnego mianowicie nie ma, ale jest pan kierownik. Który z panów kieruje Gallux Show? Pan Andrzej. Co? Ja tylko zapowiadam. Ten pan jest kierownikiem. Ja? A dawno się tej funkcji mianowicie zrzekłem. No jak to może być bez kierownictwa? Panie władzo, powolutku, to jest tak. Kierownik jest, ale go właściwie nie ma. Każdy jest kowalem swojego szczęścia. Rozumiem. Była rada artystyczna, ale się rozwiązała. Rozumie pan? To znaczy tak, bez kierownictwa może nie można, ale można. Eksperyment w skali światowej, rozumie pan? Kto jest ten pan? To jest artysta, on świetnie śpiewa, tańczy, recytuje. Pan szanowny też, pani artysta. No, chwileczkę. Ja mam cywilną odwagę zapytać pana władzę, o co chodzi. Najpierw muszę uzgodnić, kto tu jest odpowiedzialny, a potem porozmawiamy, tak? Proszę. Kto? O! Ten jest odpowiedzialny za wszystko! Ten! Pan Janek, panie władzu! Pan Janek, panie władzu, schował wszystkie szampany. Proszę. Duży chłop. Ja? Tak. Rozum jak u dzieciaka. Wie pan, co pan narobił? Nie.
No, panie władzo, ja nawet wolę pójść siedzieć, muszę panu powiedzieć, bo jak ja tu zostanę, to mnie tu te chamy zatłuką, proszę pana, zakatują, zabiją. Chwileczkę. Idziemy siedzieć? Idziemy. Chwileczkę, tak łatwo się nie idzie siedzieć. Wiecie, coście narobili? Po całym mieście chodzą gromady dzieci z takimi oto pieskami. No. O, nasz pies. To wasz pies? Tak! No myśmy rozdali to dzieciom. Forma, w formie zgadza się, zgadza się. Na pamiątkę. Tak. Od dorosłych dzieci dostały na przedstawieniu po piesku, a w każdym piesku butelkę prawdziwego szampana. Tak jest? Co? Mam! Mam! Przypomniałem sobie, ja w te kretyńskie psy napychałem te butelki. Niektóre z dzieci już poodbijały butelki. No i zbieramy je do izby wytrzeźwień. Panie władzo, najdroższy, złociutki. Gdzie są te kretyńskie pieski? To jest te kretyńskie dzieci. Te butelki. Panie, ja sami własnymi rękami te pieski rozdawałem. Panie władzo. Nie gorączkować się, wszystko jest do odebrania. Gdzie? W radiowozie. Chwileczkę, poczekajcie. Tak, no teraz chwileczkę spiszę nazwiska i adresy. Panie władzo, kochany, to może po 12. Co? Może być po 12, no bo teraz chyba finał. No chyba. Sylwestra dość osobliwy to czas. Gra orkiestra i zmysły grają już nas. Szalone! Brak szampana, denne dno. Niesłychana wpadka to. Całe szczęście czuwa zawsze o. Dola pieska, choć szampan nie jest dla psa. Matka breska dziś dobrze kończy się to. Na szczęście! Nim 12 gruchnie zwierz, pustką miasta raźno śpiesz. Mgnij do bliskich i do znajomych śpiesz też. To asty spełniaj sód, to nie cykutą, gdy jest nowy rok. Nawet krewni cieszą wzrok, już słychać pocałunki cmok. Cmok! Może kiedyś nasze czasy i ten nowy rok ktoś na łamach nazwie prasy też la belle époque. Bo zagadką rok jest nierzadko, czy mu dać po fakcie, że raczej w trakcie za ku jakości. Nowym rokiem malca złą, co w hajencie świat dziś wziął. Rok okrągły potrwa chyba ten show. To nie cykutą, gdy jest nowy rok. Nawet krewni cieszą wzrok, już słychać pocałunki cmok. Cmok! Może kiedyś nasze czasy i ten nowy rok ktoś na łamach nazwie prasy też la belle époque. Bo zagadką rok jest nierzadko, czy mu dać po fakcie, że raczej w trakcie znak ku jakości. Nowym rokiem malca zwą, co w ajencie świat dziś dział. Rok okrągły potrwa chyba ten show. Teraz jak kto czuje. A teraz równo. Rok okrągły potrwa chyba ten show. Oui. Do niego, 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 do ni